czemu te stopy procentowe muszą pójść do góry, po to, żebyśmy mieli mniej pieniędzy. To jest taki mechanizm. Jeżeli mamy za dużo pieniądza, bo on został wyprodukowany, wzięty z niczego, liczba dóbr się nie zmieniła, więc większa ilość pieniędzy przypada na mniejszą ilość dóbr, więc ceny muszą wzrosnąć. To co zrobić, żeby ceny tak nie rosły? Albo znacząco zwiększyć ilość dóbr, albo zmniejszyć ilość pieniądza, czyli musimy zbiednieć. Tak działa ten mechanizm. Podnoszenie stóp sprawia, że ludzie mniej chętnie biorą nowe kredyty, a kredyt kreuje depozyt, kreuje nowy pieniądz oraz ci, którzy już mają kredyty, muszą wydawać dużo więcej pieniędzy na odsetki od tych kredytów i znowu nie wydadzą tych pieniędzy na co innego, na samochód, na ubrania, na meble, na jedzenie czasem. Stąd ilość pieniędzy w gospodarce dzięki temu się zmniejsza i inflacja jest zwalczana, ale ta inflacja bazowa, mająca przyczyny wewnętrzne, tutaj monetarne, nie ta, która przychodzi do nas z zagranicy.